Gadaj. No pięknie, pięknie. Wejście jest bardzo niewidkie. A widok z okna taki. Już wiem chyba, co tutaj było. Zamówiliśmy sobie średniowiecznego drinka. Patrzcie, co teraz się stało. Siemandebra, może raczej buongiorno. Kolejny etap zwiedzania Toskanii. Tym razem jesteśmy pod twierdzą Verucole. Zapiski o tej twierdzy sięgają już średniowiecza, a wybudowała ją pewna rodzina, która chciała uniezależnić się od Lucchi i przestała płacić podatek tak zwany solny. Sprzymierzyła się z Pisaninami, czyli mieszkańcami Pizy, ale niestety została pokonana. W 1296 roku została przyłączona do Lucchi. To tak pokrótce o historii, a teraz idziemy sobie zobaczyć ową twierdzę. Pogoda raczej nam nie dopisuje, ale mam nadzieję, że nie spadnie nam deszcz na głowę. Także zbierajmy się i idziemy eksplorować twierdzę. Jednak zanim udamy się do twierdzy, mam jeszcze kilka praktycznych rad. Gdy pojedziecie do miejscowości, czy też raczej do twierdzy Verucole, od dołu, przed samą dzwonnicą skręcacie w lewo i mamy darmowy parking. Oczywiście można troszeczkę wyżej podjechać, ale nie zawsze to może być miejsce, bo było tam kilka miejsc, ale stały tam samochody, może 2-3 miejsca się znalazły, ale nie zawsze tam miejsce może być. A tu jest duży parking, na pewno miejsce znajdziecie i kawałek się podchodzi do twierdzy. Po drodze do fortecy warto zatrzymać się na chwilę przy kościółku pod wezwaniem świętego diakona męczennika Lorenzo. Samo Verucole sprawia wrażenie miejscowości dość sennej, a z racji tego, że jest bardzo mała, szybko dostrzeżemy górujące nad miejscowością mury fortecy. Tu jest prawdopodobnie, widzicie, jakieś udogodnienie chyba dla niepełnosprawnych. Szacun, makaroniarze. Buongiorno. We are eating. Where are you from? From Poland. Bon appetit. Grazie. Thank you. I make you tickets. Yes. Zobaczcie, jak pani i pan ładnie wyglądają w takich strojach eleganckich. No pięknie, pięknie. Okej. Grazie. Po licznych historycznych perturbacjach twierdza przechodziła z rąk do rąk kolejnych właścicieli. Ostatecznie w 1986 roku kupiła ją gmina San Romano in Garfagnana, by rozpocząć odbudowę, która zakończyła się w 2012 roku. Wstęp na teren twierdzy to koszt 5 euro od osoby. Jak widzieliście, pan i pani byli bardzo gustownie ubrani w stroje średniowieczne. Ogólnie istnieje pewien projekt, który chce przywrócić dawną świetność i blask temu miejscu i odnowić tutaj życie takie, jakie było w średniowieczu, czyli przedstawić jakieś zwyczaje, pokazać, jak kiedyś się żyło, jak to kiedyś wyglądało. I a propos życia w tamtym okresie, to popatrzcie sobie tutaj, jak rozwiązywali sobie problem z brakiem wody. Jest taka renienka, która prowadzi na mury. Tutaj spływała woda, podstawiali sobie zbiornik i mieli wodę. Bardzo proste rozwiązanie, ale skuteczne. W latach 1995 wyglądało to tak. W 2005 zarośnięte bardzo. Wyglądało tak. A w 2015 już tak, czyli zostało to odbudowane, odrestaurowane całe. No i teraz wygląda pięknie, imponująco, trzeba przyznać. Teraz idziemy do góry, na wieżę, bądź też basztę, jak zwał, tak zwał. Wygląda to tak. Są drzwi, pewnie tam jest jakieś mini muzeum. W środku będzie ciemno, także przełożę sobie chyba na gimbala telefon, bo telefonem można w ciemnościach nagrywać, znaczy się lepsza jakość obrazu jest. Z GoPro to kiepsko. Tu prawdopodobnie jakiś piec
chlebowy. No i kominek z kociołkami, czyli ogólnie kuchnia. A tu nie wiem, co to może być. Może to był jakiś syp. Tutaj widzimy zasolone jakieś mięso, bądź też rybki, tak mi się wydaje przynajmniej. I są produkty, owoce, orzeszki, warzywa. I to nie jest sztuczne, zapewniam was. Nie wiem, czy można degustować i można skosztować, ale w każdym bądź razie jest to prawdziwe i sobie tutaj leży. A tu GoPro. Już wtedy mieli bardzo ciekawe buty z zapięciami takimi. Prawdopodobnie na zimę, bądź też jakieś dni, w których było bardzo mokro i padało, żeby nie moczyć butów. Może i były wątpliwej jakości, ty miały dziury, no. Tu już jakaś mini zbrojownia. To nie jest wszystko ze średniowiecza, widać. To jest z różnych okresów w dziejach tego miejsca. Topory bardzo solidne, włócznie, jakieś kosy, widły. No i herby, być może rodów, które tutaj panowały. Idziemy na zewnątrz. Widoczki mieli przednie, nie ma co. Już wiem chyba, co tutaj było. Zobaczcie sami. Zewnętrzny wychodek, czyli tak zwany tron dla wszystkich. I tu taki syp, tu prawdopodobnie sikano i leciało. Tutaj grubsze sprawy, większe sprawy i też leciało. Gdzie? No gdzie no? Zwyczajnie na dół gdzieś. No. I co to komu przeszkadzało? No jesteśmy w górnej części baszty, czy też wieży. Tu już jest jaśniutko, więc można nagrywać GoPro. Tutaj pewnie jakieś sesje są z przewodnikiem, czyli przewodnik sobie stoi za stołem. Ludzie siedzą i słuchają, a on opowiada o tym miejscu. Tutaj jakieś eksponaty z tamtych czasów, być może część jest odrestaurowana, być może część całkiem nowa, zrobiona na wzór tych rzeczy z tamtych właśnie czasów. I to jakieś drewniane. A no to już suweniry, które można kupić po 10 euro na przykład. Po 5 euro widziałaś, Beata? A magnesy są? Zawsze szukamy magnesów, bo już mamy taką kolekcję na lodówce, że trzeba zmienić lodówkę albo dokupić drugą. Można się wpisać oczywiście. I Simandero, wandrusy tu były z Polski. Beata i Radek, pozdro. A widok z okna taki. No i tak jak mówiłem, tu jest winda dla niepełnosprawnych. I tu jest winda. Czyli Buongiorno dobrze pomyślał. Widzicie? Są udogodnienia dla niepełnosprawnych. Widoki roztaczają się tutaj z tej wieży. Piękne, uwierzcie mi. Jest dzisiaj dość parszywa pogoda, także nie widać zbyt wiele. Szczyty gór są pochłonięte przez chmury i mgłę. W słoneczny dzień na pewno tu jest cudownie. Aha, i tu widzicie, są organizowane jakieś chyba cykliczne imprezy. Coś jak u nas turnieje rycerskie i tu wojownicy z Lukki, bo mają takie same barwy jak nasz ukochany kraj. I pewnie to jest rekonstrukcja tych wydarzeń z tamtego okresu, gdy właśnie Luka podbijała tą twierdzę i przejęła ją pod swoją pieczę, pod swoje władanie. A tutaj przy głównej sali reprezentacyjnej więzienie. A więzienie wyglądało tak. Czyli jest jakaś prycza, tam jakieś szmaty, no i wszystko. I chyba tam jest kibelek. Albo nie? Wysoko jest, ale wejście jest bardzo niewidkie. Jak wchodziliśmy, to było w miarę. Patrzcie, co teraz się stało. A to jest co? Kapelina. Kapliczka jakaś. Kapliczunia, która jest pusta i nie ma żadnych ikon, żadnego krzyża i żadnych świętych figurek. Chyba to remontują i pewnie za niedługo będzie fajne. Teraz idziemy na drugą część murów i jeden minus jest taki, że widoki z murów nie będą nam dzisiaj dane, bo jak widzicie, niebo spadło na nas. W sensie dosłownym. Wszystkie chmury poleciały na dół i nic nie widać, a szkoda. Bo właśnie między innymi o to chodziło, żeby się tu rozejrzeć z tych murów. A tu jeżeli ktoś zgłodnieje, może sobie coś zjeść.
Tawerna pod Szczurkiem. A tutaj są ceny. Bira akurat jest 5 i 3 euro. To idziemy na ciastko i kawę. Cappuccino, please. A jak pani ładnie wygląda. Zobaczcie, no pięknie. Radek. Tak? Ja sobie nie życzę, żebyś ty moich wypłacin angielskich puszczył. Wypłacin to... To czemu się wtrącasz, jak ja wszystko po angielsku szprecham pechwer. Ja bym sobie porozmawiał z panią, no bo wszystko wiedziała. Proszę bardzo. A ty z tą swoją łamaną angielszczyzną się wtrążalasz. Lokalik ogólnie bardzo klimatyczny. Fajnie to jest zrobione w drewnie. Z widokiem na basztę. Tam ją widać. Za mgłą. Wierzcie mi, że tam jest. Widoczek fajny. Jeszcze pójdziemy troszeczkę za lokal później, bo tam jeszcze można coś zobaczyć. Mam nadzieję, że troszeczkę tam mgła minie i coś uda nam się zobaczyć i jakby będziemy widzieć trochę więcej niż chmury i mgła. Bo to jest otwarte od 10 do 6, co się mało zdarza w lokalach włoskich, żeby była napisana bo... Tak, no właśnie, właśnie. Tutaj jest otwarte od 10 do 6. Bo ogólnie we Włoszech to jest problem z tym, żeby dowiedzieć się, co w jakich godzinach jest otwarte. Thank you. No i cappuccino przyszło. Grazie. I ciasteczka, ładnie. Dane. Grazie. I zobaczcie, jakie ładne ciasteczka przyszły. Ciasteczka kosztują 2,5 euro, kawa euro 20, znaczy się cappuccino. No, czyli rachunek jest prosty, 7,40, prawdopodobnie damy 8. Powiem wam, że takie ceny niewygórowane jak na Włochy, bo w takim miejscu w dość dobrej cenie można napić się kawy i zjeść, mam nadzieję, dobre ciasteczko. Zamówiliśmy sobie średniowiecznego drinka. Wygląda tak, w takim fajnym naczynku. Patrzcie z dołu, jak to wygląda. Taki rożek jest i na takim stoliczku. Z miodem i z czymś tam. No i posililiśmy się w tym lokaliku oto. Zjedliśmy pyszne ciasteczko, kruche takie suche, z owocami. Ale dobre bardzo było. Dobre cappuccino. Zamówiliśmy sobie drineczka z miodem, też dobry. W sumie zapłaciliśmy za wszystko 10,50, ale daliśmy 11. Jak na włoskie standardy to wcale nie jest drogo. Lokalik bardzo fajny, bardzo miła pani tutaj sprzedaje, więc polecamy. Ceny są całkiem przyzwoite jak na Włochy. Także nie ma co narzekać. Idziemy zobaczyć resztę twierdzy, już niewiele zostało. Są lornetki, ale nie skorzystamy, ponieważ widzicie, jaka jest pogoda. Niestety niezbyt przyjazna, jeżeli chodzi o podziwianie widoków, ale pięknie się to komponuje, te góry i te chmury. Zobaczcie sami. Twierdza Verukole spowita we mgle, a my powoli wracamy do naszej
Noclegowni może jeszcze nie, może jeszcze coś zobaczymy po drodze. W każdym bądź razie idziemy na parking do samochodu. Niestety nie udało nam się podziwiać razem z wami tych widoków, które otaczają twierdzę, ale ogólnie to jest magiczne miejsce, naprawdę. Może ta pogoda dzisiaj to potęgowała, ale jest to magiczne miejsce i na pewno warto tutaj zajrzeć. Generalnie polecamy to miejsce wszystkim tym, którzy są w gminie Minuciano bądź też w prowincji Lucca. Odwiedzajcie to miejsce, Fortezza delle Verucole. Zajrzyjcie tu. A tymczasem do zobaczenia gdzieś w świecie i do zajść. Tutaj kapliczka i zobaczcie sobie, jakie mają rozwiązanie, żeby nie porwało im dachówek. Dachówki przytwierdzone kamieniami. Pomysłowe. Niech ci powiedzie, że musz nie godać teraz. Proszę, nie godę. Żebyś nie zaczęła godać. Aha. Pisaninczykami, tak? Dobrze mówię? Nie może. Z pisaninami. Z pisanami. Z tymi, którzy popierają PiS. Siemander. Buongiorno. Ale... Nie idzie z nim nic nagrać, bo cały czas się śmieje mi tu do kamery. Nie mówię. Nic nie zrobiłam teraz. Chodź ty w pizy właśnie. Siemanderro, a może raczej bądź. Dobra, to stój tam i rób zdjęcia. Spadaj! Siemanderro, a może raczej... Słynna krzywa wieża właśnie w Pizzy. Słynna krzywa wieża.